21 października odbyły się wybory samorządowe kadencji 2019-2023. W pierwszej turze wyborów mieszkańcy Inowrocławia stosunkiem takim procentowym blisko 60% głosów na prezydenta miasta Inowrocławia po raz kolejny wybrali prezydenta Ryszarda Brejzę. Dzisiaj właśnie pan prezydent jest gościem w naszym studiu, a to jest Kwadrans z ratusza. Sylwia Jarmołkiewicz, witam i zapraszam. Powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Witam panie prezydencie w naszym studiu. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, 100 dni minęło bardzo szybko. No właśnie. Naprawdę? 100 tak, dni? Już? Tak. Wspominamy czas, kiedy rozstrzygały się losy Inowrocławia w wyborach samorządowych i ten blisko 60% wynik. No, czy był dla pana zaskoczeniem? Był bardzo miłym zaskoczeniem. Nie ukrywam, bo takiego wyniku, tak wysokiego, nie spodziewałem się. Był to najlepszy wynik, jaki uzyskałem od tak dawna, od kiedy kandydowałem na prezydenta miasta Inowrocławia. Po raz piąty kandydowałem i to jest takie, każdy człowiek na pewno na moim miejscu przeżywałby radość, zadowolenie, miałby takie prawo do satysfakcji, bo po wielu latach pracy, że poświęca się kawałeczek życia sprawą innych mieszkańców, innych ludzi, to być ocenionym dobrze, być ocenionym pozytywnie, mieć tego typu laurkę dokonaną w wyborach w sposób obiektywny, w wyborach demokratycznych, w głosowaniu tajnym, który niczego nie można nakazać ludziom, że masz tak głosować, tylko to ocena jest dokonywana gdzieś od serca lub umysłu, ale od środka, przez każdego mieszkańca, przez każdego człowieka, który ma możliwość udziału w takim głosowaniu, to tego typu ocena w taki sposób wystawiona jest bardzo ważna, jest bardzo cenna i jest bardzo mobilizująca do pracy, bo mnie to tylko zmobilizowało jeszcze bardziej do pracy, aktywnej pracy na rzecz mieszkańców Inowrocławia. Ślubowanie składał pan, zaprzysiężony został pan na prezydenta dokładnie 19 listopada. Praktycznie już od razu mógł pan zacząć pracę, bo ta kontynuacja sprawowanego urzędu nie spowodowała tego, że pan musiał się czegoś uczyć. Tak naprawdę następnego dnia mógł pan przystąpić do realizacji swoich obietnic wyborczych, bo powiedzmy to jasno. Oczywiście żadnego szoku, jeżeli chodzi o politykę kadrową. Państwo sami o tym doskonale wiecie. Nie działo się u nas nic takiego złego, tragicznego, co mogłoby się stać, gdyby doszło do zmiany prezydenta, gdyby doszło do zmiany na tym stanowisku pracy. Kontynuowaliśmy również i kontynuujemy wszystkie te działania, które były rozpoczęte w zakresie inwestycji i remontów w Inowrocławiu w poprzedniej kadencji. Więc możliwość kontynuowania tego, co się rozpoczęło, to jest to bardzo ważne nie tylko dla mnie, ale myślę dla mieszkańców Inowrocławia. Ja realizuję te obietnice, które składałem w poprzedniej kadencji. Dowód: miało być kolejnych 8 autobusów, tym razem w pełni elektrycznych, na ulicach Inowrocławia do stycznia. W styczniu przyjechały. Są. Mieliśmy wycofać te wszystkie pozostałe autobusy, stare, 20-letnie. Wycofaliśmy te autobusy z użytku. Nie jeżdżą już po ulicach Inowrocławia. Remonty ulic, budowa kolejnych, miały być kontynuowane ścieżek rowerowych. Są te prace. Dzięki łagodnej zimie prace były kontynuowane. Naszym zadaniem jest oczywiście i moim osobiście również zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad tymi pracami. Rozstrzyganie przetargów, zdobywanie funduszy na te zadania. I to czyniłem. Spotkania dwukrotnie odbyły się z marszałkiem województwa, który dysponuje takimi środkami unijnymi już pod kątem następnych lat, bo musimy myśleć o pieniążkach dla Inowrocławia również za 3 lata, za 4, za 5, a może i w dłuższej perspektywie dla tego nowego prezydenta i nowej rady, która za 5 lat pojawi się w Inowrocławiu. Myślenie takimi kategoriami jest bardzo ważne. Nie możemy myśleć tylko z punktu widzenia dnia codziennego, tego, w którym żyjemy.
Panie prezydencie, to też ważna kwestia, budżet Inowrocławia na 2019 rok. On był konstruowany przed wyborami, bo przecież nie może być tak, że w listopadzie dopiero się zastanawia samorząd, na co wydać środki budżetowe. Czyli jakby był pan też współautorem tego budżetu. Tak, jestem współautorem budżetu. Ja ponoszę odpowiedzialność razem ze skarbnikiem miasta, panią Grażyną Filipiak, za przygotowanie projektu budżetu dla radnych. I on musiał być w listopadzie i musiał być do 15, tak, do 15 listopada musiał być złożony do Rady Miasta, a do końca roku budżet musiał być uchwalony przez radnych i został uchwalony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Także w nowy rok budżetowy od 1 stycznia wchodziliśmy już z nowym budżetem i to też jest bardzo ważne, bo nie we wszystkich miastach udało się dopilnować tej procedury uchwalania budżetu do końca roku. Są takie miasta, w których budżet był uchwalany dopiero w styczniu lub lutym i to z dużymi problemami. Na szczęście, i pragnę z tego miejsca jeszcze raz podziękować mieszkańcom Inowrocławia, na szczęście wielu mieszkańców Inowrocławia głosowało na kandydatów na radnych, tych, którzy deklarowali dla mnie przed wyborami wsparcie jako dla prezydenta miasta. I nie ma tutaj takiego dysonansu, że rada, większość radnych mówi jedno i postanawia jedno, a ja wychodzę z innymi propozycjami. Uzgadniamy razem z radnymi takie propozycje, z którymi mogę wystąpić na posiedzeniu rady i wtedy mam gwarancję, że te propozycje będą przyjęte i będą realizowane. Współpracujemy z sobą. No właśnie, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że współpraca z radnymi to są też kompromisy, prawda? Nawet radnymi, z którymi się szło razem do wyborów. Każdy Oczywiście. Może mieć inne zdanie. Oczywiście. I kwestia wypracowania właśnie kompromisów też jest istotna. Oczywiście. Radny to jest część maszynki do głosowania, absolutnie. No właśnie to może to sprawiać wrażenie, dla osób z zewnątrz o nastawieniu takim opozycyjnym, dla przeciwników politycznych. Patrzcie, głosują tak, jak tam prezydent zaproponował. No tak, tylko że wcześniej my to uzgodniliśmy, jest spotkaliśmy się, tak jest, przedyskutowaliśmy. I tak powinna wyglądać współpraca, a nie... Mieszkańcy nie widzą tych prac w komisjach, prawda, też? Tak. Tak, tak, tak. Oczywiście wcześniej są posiedzenia oczywiście komisji takich branżowych, jeżeli sprawa dotyczy szkoły, no to najpierw przedyskutują radni taki projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Oświaty, a potem dopiero wyrażają swoje stanowisko na posiedzeniu rady. No i oczywiście tym naciśnięciem odpowiednim przycisku są za, przeciw albo też wstrzymują się od głosu. I to jest właśnie bardzo istotne z punktu widzenia właśnie rozwoju, bo im więcej osób ma różne poglądy, czy też może je skonfrontować ze sobą, tym lepiej, bo później wypracowuje się. Przecież skarb nasz, społeczny i mieszkańcy Inowrocławia, to polega na różnorodności poglądów. Na tym, że my mamy prawo mieć do różnego spojrzenia na to, co jest korzystne dla miasta. Problem, jeżeli jakiś się pojawia czasami, to tylko taki, w jaki sposób my te poglądy prezentujemy, promujemy, upowszechniamy, czy odbywa się to i może odbywać w ramach zasad kultury politycznej, bez oszczerstw kierowanych wobec strony przeciwnej, która ma inne zdanie, czy też z takim złamaniem tych zasad. Ja jestem zwolennikiem i reprezentantem takiego nurtu, który mówi, że świat jest kolorowy, każdy człowiek ma prawo do różnego spojrzenia, do różnych poglądów, natomiast nie ma prawa, tego jednego prawa ja nie przyznaję i nie akceptuję, do tego, aby obrażać, ubliżać drugiemu człowiekowi, prezentując swoje poglądy. I na tym różnica nieraz polega między nami. Można się wymieniać różnymi spostrzeżeniami. Tak, na tym różnica polega między mną na przykład, a przedstawicielami opozycji w Radzie Miasta, czy niektórymi mieszkańcami, w sposób bardzo taki drastyczny, niezgodny z takimi właśnie zasadami, jakich tutaj wspomniałem, próbują na siłę dosłownie przeforsować swoje koncepcje i to nie mając racji często.
A wystarczy rozmawiać się. Wystarczy rozmawiać, oczywiście. Panie prezydencie, ta kadencja jest dłuższa niż te poprzednie, bo ona trwać będzie 5 lat. Czy ma pan taki w głowie już pomysł na Inowrocław na te 5 lat, bo mamy 100 dni, a do 5 lat to jeszcze, oczywiście, to jest konsekwencja pewnych działań, pozyskiwania funduszy, realizacji inwestycji, działań prospołecznych, proobywatelskich, ale każdy chyba włodarz, tak mnie się wydaje, idąc do wyborów, już ma jakiś w sobie plan na miasto. Plan na miasto to jest bardzo prosty. I jeszcze większa ilość mieszkańców za 5 lat będzie miała poczucie swojego związku z miastem. Związku polegającego na tym, że kocha miasto, że utożsamia się z miastem, że staje się patriotami lokalnymi, nie wstydząc się tego, że są mieszkańcami Inowrocławia. I jak do tego dojść? No w prosty sposób. Miasto musi być coraz bardziej przyjazne swoim mieszkańcom, czyli te funkcje, jakie spełnia, funkcje publiczne, muszą sprzyjać powstaniu takiego odczucia u mieszkańców. I aby to zrealizować, my mamy szereg planów i inwestycji przygotowanych na te 5 lat. Również planujemy wykorzystać środki unijne z nowego budżetu unijnego, jaki będzie wdrażany od 2021 roku. A więc będzie w tym obszarze naszego zainteresowania jeszcze przez 2-3 lata naszej kadencji, tej 5-letniej. I nowe ścieżki rowerowe, więcej zieleni, czystsze ulice, lepsza nawierzchnia, drobne rzeczy, stojaki dla rowerów. To, co poprawia komfort życia. To, co poprawia komfort życia. Imprezy, jakie organizujemy na odpowiednim poziomie, w odpowiedniej ilości, tak aby każda grupa mieszkańców w każdym wieku, każdej płci była zadowolona i żebyśmy mogli trafić w te oczekiwania, które spowodują, że Inowrocławianie będą dumni i zadowoleni z tego, że są mieszkańcami Inowrocławia, dochodząc do wniosku, że warto jest żyć w Inowrocławiu. Te działania, o nich mówimy w każdym, proszę Państwa, naszym programie, dzieląc je na pewne moduły, bo tak ja to nazywam marketingiem miejsc w Inowrocławiu, bo każdy obszar miasta wymaga pewnej dyskusji i pochylenia się nad tym, bo mieszkacie Państwo w różnych miejscach i w każdym z tych miejsc są jakieś problemy albo jakieś radości i o tym staramy się mówić. Panie prezydencie, ta kadencja to kadencja zadaniowa. Tak mi się wydaje, bo mówi pan o tych wszystkich obszarach, czyli stawiacie na pewną zadaniowość. Tak, oczywiście te zadania mamy określone w wieloletniej prognozie finansowej, w naszej strategii rozwoju miasta i te zadania będą konsekwentnie realizowane. Taki główny cel przecież w strategii rozwoju miasta Inowrocławia, no to upiększanie miasta i tworzenie lepszych warunków do życia w Inowrocławiu w oparciu o charakter miasta jako miasta przemysłowo, usługowo, uzdrowiskowo, wojskowego na dodatek, podkreślę Państwu, bo w każdym z tych obszarów Inowrocławianie mają miejsce zatrudnienia, są możliwości rozwoju i samorozwoju, jeżeli chodzi o mieszkańców, są źródła utrzymania i naszym zadaniem jako władz miasta jest pochylenie się nad problemami każdego z tych obszarów tak, aby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju. Konsultacje to jest też bardzo ważne, nie tylko z radnymi, o których dzisiaj mówiliśmy, ale te konsultacje z mieszkańcami, podpowiadanie, bo takie spotkania, które pan prowadził, panie prezydencie, z mieszkańcami też są takim zaczynem do pewnych działań, prawda? I będą takie spotkania kontynuowane, jak kiedyś tu państwa informowałem, pod koniec roku pierwsze dwa spotkania, do których powrócimy, odbędą się w Mątwach i w Szymborzu, a za rok w pozostałych dzielnicach. Te spotkania są bardzo ważne, są super ważne. Ja już oczekuję z radością na te kolejne, bo jest tam możliwość przeprowadzenia takiej żywej dyskusji na każdy praktycznie temat, który dotyczy miasta Inowrocławia. Już za chwileczkę, bo w kwietniu odbędą się spotkania z mieszkańcami
przy okazji wyborów, jakie muszą być raz na 4 lata zorganizowane do samorządów osiedlowych, do zarządów osiedli. Będą zarządy inowrocławskich osiedli wybierane i będzie też okazja do takiego spotkania, dyskusji, rozmów, wysłuchania, wymiany poglądów. Ale te konsultacje chyba są też na spotkaniach u pana w pana gabinecie, panie prezydencie, bo wtorki to jest taki dzień, kiedy ciężko złapać pana na, przepraszam za to słowo, za ten kolokwializm, ale żeby umówić w ogóle jakiekolwiek spotkanie. Pani, ja bardzo sobie chwalę te dyżury wtorkowe moje spotkania, jakie odbywam z różnymi środowiskami branżowymi, czy to nauczycielami, czy to inowrocławskimi przedsiębiorcami, z każdym dosłownie, a w szczególności ze środowiskami, czy z przedstawicielami wojska chociażby. Bo dla każdego z tych obszarów, które wymieniłem tutaj państwu wcześniej, jest to bardzo ważne, aby mieć na żywo kontakt z ludźmi, którzy pracują, którzy mają własne propozycje, mają wnioski, czy to w zakresie wojskowości, czy to w zakresie przedsiębiorczości, czy uzdrowiska. My mamy wspaniałych ludzi, wspaniale przygotowanych do tych obowiązków, jakie spełniają. I warto jest skorzystać z ich wiedzy, z ich umiejętności. Przecież siła prezydenta to nie bierze się wyłącznie z tego, co on ma w środku, ale z umiejętności słuchania i skorzystania z wiedzy tych ludzi, którym ma służyć. I nieskorzystanie z tego i z takiej formuły to byłoby strasznym błędem. W takich miastach, w których prezydent odcina się od mieszkańców, od środowiska, no to on znika szybko, bo jeżeli nie zniknie, no to miasto podupadnie, miasto przestanie się rozwijać. Bo przecież trzeba korzystać z tego największego kapitału, jaki się ma. To są mieszkańcy. No i cały zespół pana, panie prezydencie, urzędników. Bardzo sobie chwalę moich współpracowników. Mam wspaniałych, często rozmawiamy. Zawsze tydzień mogę zdradzić tu państwu. Rozpoczynamy od takiej narady poniedziałkowej. Najczęściej jest to dwu, ewentualnie trzygodzinna narada z udziałem kierownictwa urzędu. I tam omawiamy sobie każdy z problemów, który może się pojawić lub powinien się pojawić w ciągu najbliższego tygodnia. Wymieniamy się informacjami, jak chcemy dany problem rozwiązać. Takie kolegium, można to powiedzieć. Tak, bez względu na to, czy odpowiedzialny potem poprzez złożenie podpisu jestem ja, czy też skarbnik, czy mój zastępca, to przynajmniej wiedzę powinniśmy mieć między sobą o tym, jaką decyzję chcemy podjąć. Bo ta odpowiedzialność ostatecznie taka polityczna w ocenie mieszkańców i tak spoczywa na kim? Na prezydencie. Ja chciałbym wiedzieć, jak moi współpracownicy również pewne najważniejsze sprawy dla miasta rozwiązują. Żeby postawić tę kropkę nad i, my dzisiaj stawiamy, życząc panu, panie prezydencie, wytrwałości i realizacji tych wszystkich zamierzeń razem z całym zespołem urzędników i radnych, bo oni też mają już spore doświadczenie, wielu z nich na pewno. No i cóż, proszę państwa, o tym to mówił prezydent dzisiaj podczas naszego spotkania. Będziemy też państwa informować na bieżąco, tak abyście mieli pełną wiedzę o tym, jakie zadania są realizowane i w jakiej kolejności. Od tego też są konferencje prasowe, które dla państwa transmitujemy w naszych programach przez cały tydzień. Szereg różnych informacji. Zapraszamy do oglądania nas w telewizji i w internecie. Jesteśmy dla państwa. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie, za spotkanie. Dziękuję serdecznie, pani Sylwio. Dziękuję serdecznie państwu i pozdrawiam jeszcze jedną grupę mieszkańców, których nie wspomniałem w ramach konsultacji, którzy odgrywają olbrzymią rolę w kształtowaniu mojego poglądu. To są Facebookowicze. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.